Dzień dobry. Dzień dobry, witam w słonecznej Kalifornii. Już jeden z ostatnich dni na Teneryfie. Trochę porannej pracy, więc buduję w tej chwili oferty pracy na nowe stanowiska, do nowej organizacji. Jeżeli ktoś jest zainteresowany tą ofertą albo innymi, które będę niedługo ogłaszał, pewnie niektóre osoby już widziały to w poprzednim vlogach parę dni temu, to zapraszam do obserwowania mojego vloga i w lutym wszystko się wyjaśni. Natomiast zapowiada się bardzo ciekawa jazda. Chyba. Zobaczymy. Tak więc, jedziemy w tej chwili zrobić jeszcze trochę zakupów, jakieś prezenty, te sprawy, więc tak, do tego widoku będzie mi jednak brakowało. Podczas naszego pobytu na Teneryfie wypożyczyliśmy Renault Clio, które całkiem dobrze się sprawdza i mamy już trzecie tankowanie do pełna i zaczynaliśmy z pełnym zbiornikiem, więc trochę pojeździliśmy na Teneryfie, ale całkiem fajnie. Jedyny minus jest taki, że w swoim samochodzie mam kamerę cofania, a tutaj nawet nie ma czujników cofania, co bardzo utrudniało pewne manewry i było parę ciekawych sytuacji, natomiast żyjemy wszyscy. Idę zaraz na spotkanie, natomiast zanim spotkanie jeszcze parę ciekawostek. Więc moi dobrzy znajomi Paweł i Darek, z którymi robię szkołę najmu, właśnie ogłosili podcast Corpo Landlord. Inwestuj w nieruchomości pracując na etacie, więc można posłuchać, polecam bardzo. I druga ciekawostka, wczoraj jedna z moich studentek w fabryce kursów zakończyła sprzedaż swojego kursu i jest to na razie najwyższy wynik w naszej grupie. Cytuję, boom, mega sprawa, dziękujemy Mirek Burnejko, dziękujemy całej fabryce kursu, fantastyczna ekipa, właśnie zamknęliśmy sprzedaż. Jest to ogromna radość i łzy szczęścia. Nasz wynik 88 studentów, przychód ze sprzedaży 69 400 zł. 7 dni. Całkiem dobry wynik, więc zachęcam bardzo serdecznie, jeżeli ktoś miałby ochotę zrobić swój własny kurs online. Są do tego dwie drogi. Pierwsza droga dla osób, które chcą to robić same, zapraszam na webinar, który będę robił w lutym. Pokażę, jak znaleźć tytuł, jak wymyśleć agendę, a raczej jak poprosić innych, żeby wymyślili za nas agendę i jak zrobić cały proces A do Z, więc link poniżej. I dodatkowo osoby, które pracują w IT i są zainteresowane robieniem kursu razem ze mną i z moim zespołem, gdzie tak naprawdę dzielimy się tylko zyskiem, więc jeżeli nie zrobimy dobrej roboty, nikt nie dostanie pieniędzy, to też zapraszam do kontaktu ze mną. Tylko tu proszę info na maila mirek@miromaxmedia.pl. Już się zgłosiło dużo osób, będziemy działali, ten rok zapowiada się bardzo intensywny i te ogłoszenia o pracę mają też związek z tymi tematami, więc kursy online 2019-2020 będzie wielki wybuch tych tematów na rynku polskim szczególnie. Tak. Na to wygląda. Tym samym idziemy na spotkanie. Idę się właśnie spotkać z Asią, przedsiębiorcą, która żyje na Teneryfie ze swoim mężem i z dwójką dzieci, a prowadzi biznes w Polsce z małym prezentem. Dobra książka, potrzebuję kupić więcej sztuk tej książki, żeby je rozdawać, bo jest dobra. Dużo mi pomaga. Więc jestem właśnie na spotkaniu z Asią. Dzień dobry. Dzień dobry, pozdrawiamy. Tak, i mamy kawę, która się nazywa Barakito. Tak? Tak, to jest taka specjalna kawa, która tak naprawdę pochodzi tylko i wyłącznie z Teneryfy, nawet nie z Wysp Kanaryjskich. I to jest mleko skondensowane, kawa i w zależności od tego, jak ją się zrobi, może też jeszcze mieć różne rodzaje alkoholu dodane i cytrynę, skórkę cytryny. Więc tutaj zobaczymy, co będzie. Tak, więc testujemy i wracamy do naszych rozmów biznesowych. Już jesteśmy w domu, mamy już wieczór, dzieci się wybawiły. Więc bardzo fajnie. To jest taka jeszcze jedna rzecz na koniec. Myślę, że dużo osób na tym vlogu znajdzie tę informację przydatną dla siebie. W tym roku miałem wypuścić pewien swój produkt. Miały to być konsultacje, natomiast bo wiele osób mnie o to pytało, natomiast nie będę tego robił i przepraszam z góry wszystkich, którzy mieli chęć ze mną współpracować w tym wypadku. Postanowiłem się bardziej skupiać na swoich biznesach, które będę dalej rozwijał, ale dlaczego ci o tym mówię? Są osoby, które boją się do mnie napisać. Nie tylko do mnie, podejrzewam się też do innych osób z pewną propozycją, na przykład zróbmy coś razem. I to jest dość ważne, żeby po prostu się tego nie bać. Dlaczego powiem za chwilę.
teraz, jeżeli widzimy jakąś możliwość współpracy z kimś, to starajmy się zawsze danej osobie powiedzieć, że hej, cześć, jestem Mirek. Zajmuję się tym i tym i widzę, że ty zajmujesz się tym i tym i w tym ci mogę pomóc. Czy masz ochotę dalej współpracować, czy nie. I to nie chodzi tylko, że ze mną, ale też można to robić oczywiście z innymi ludźmi, bardzo zachęcam. Dlaczego to jest takie ważne? Bo my jako ludzie, wiem, bo dostaję takie informacje w mailach i rozmawiam z innymi osobami, sam też tak mam, miałem przynajmniej, czasami też się zdarza jeszcze mieć, bardzo boimy się tego, że coś nam się nie uda. Napiszemy do kogoś i ktoś powie nie, otworzymy nowy biznes i się nie uda, zmienimy pracę i nam się nie uda, pójdziemy w nową karierę i nam się nie uda. Natomiast to jest pytanie, które nas prowadzi w bardzo trudne miejsce, bo jeżeli tego nie zrobimy, to nigdy się nie okaże, czy się naprawdę może udać, czy się nie może udać. Ważne jest to, żeby zmienić sposób myślenia, czyli w chwili, gdy chcemy zrobić coś bardzo ryzykownego, zadać sobie też te pytanie, które często Tim Ferriss ma nawet taką swoją sesję na TEDzie, mówi: nie co jak się nie uda, ale co jak się uda, co jeżeli się uda, co jeżeli ta osoba odpisze, co jeżeli ta osoba zaproponuje nam współpracę, co jeżeli ta nowa nasza kariera się zmieni. I widzę to po osobach, które gdzieś kiedyś zaczęły ze mną współpracę. Asia, która pomaga mi w edycjach już od półtora roku chyba, Jay, który mi wspiera w budowaniu stron już drugi rok chyba, Marcin, który montuje moje praktycznie wszystkie wideo na kursy, vloga robię sama, pomaga na kursy już długo, wystawia mi olbrzymie faktury. Natomiast o co chodzi? Gdyby dana osoba nie spróbowała tego, to nigdy by się nie udało. I teraz to, czego nie wolno robić, jeżeli ktoś nam powie, że nie, z różnych powodów, niektórzy nie mają czasu, niektórzy nie widzą jeszcze umiejętności danej osoby na odpowiednim poziomie albo nie widzą doświadczenia, to po prostu nie ma co się tym poddawać. Ewentualnie można zapytać na feedback, dlaczego nie. I znowu się nie obrażać, nie mieć żadnych problemów z tym, nie wypisywać w internecie, jaki to Mirek jest brzydki i głupi, tylko po prostu wziąć pod uwagę to: dobra, zaproponowałem, dostałem feedback, pętla zwrotna, co mogę poprawić i spróbować za jakiś czas. I to jest coś, i to jest to myślenie, które pozwala robić duże, wspaniałe rzeczy. Zakładać, że co jeśli się uda, i po drugie myśleć w aspektach, że każda, nawet taka mini porażka jest dla nas feedbackiem zwrotnym, mówiącym o tym, że tu musimy coś poprawić i potem możemy spróbować na nowo. Natomiast nie bójmy się, nie myślmy o tym, co jeśli się nie uda, ale myślmy o tym, co jeśli się uda. Tym samym dziękuję bardzo i do zobaczenia jutro. Pa!